Witajcie, z tej strony Dawid, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, ostatnio dawałem ankietę. Jaki chcielibyście kolejny odcinek na kanale? Czy ma to być odcinek o rakach, czy o krabach? I chyba tam 75% głosów było na to, żeby właśnie bardziej zrobić o krabach. Dlatego postanowiłem, że właśnie zrobię o krabach. To tak następnie wam powiem, że kraby mają bardzo duży i twardy pancerz, dlatego ryby tak za bardzo w akwarium mu nic, żadnej krzywdy nie zrobią, ale to on może zrobić krzywdę, dlatego też musicie patrzeć na to i do akwarium, w którym chcecie mieć inne ryby i kraba, to musicie wybrać ryby takie zwinne i szybkie, żeby właśnie krab się do nich nie dobrał. Takim jednym z najpopularniejszych raczej krabów jest to krab tęczowy. Może nawet kiedyś słyszeliście o nim. Jest to bardzo kolorowy krab. Dosyć duży, bo w akwarium tak może mieć 10 cm. A tak normalnie zamieszkuje wybrzeże Ameryki Południowej i Morze Kaspijskie i jego wszystkie wyspy. Dlatego jak będziecie kiedyś w tych okolicach, no jako wakacje czy coś takiego, to możecie spotkać takiego kraba tęczowego. Ogólnie kraby najlepiej trzymać w takim akwaterium, co teraz widzicie na ekranie. Bo jak widzicie, krab ma, czytałem, że krab ma, drogi oddechowe pod muszlą, dlatego może wychodzić. Nie wiem, czy to jest dobra informacja, ale no po prostu lepiej zrobimy takie akwaterarium, czyli coś takiego, że trochę może być w wodzie, trochę może być w wodzie, a trochę może po prostu wychodzić na ląd. Jak nie wiecie, jak zaaranżować takie akwarium, to jest bardzo dużo filmików na ten temat, bo osoby mają. Kraby są no trochę popularne, jak ryby. Akwarium nie musi być aż tak bardzo duże, nie trzeba mieć jakichś tam dokładnych litrów, ale najlepiej, żeby właśnie akwarium było w miarach 40 na 40 cm, dlatego że krab najczęściej chodzi po wodzie, znaczy po wodzie chodzi, na dnie zbiornika najczęściej jest, dlatego nawet wysokość nie musi być duża, tylko po prostu, żeby podłoże było dosyć duże. Ogólnie dół był dosyć duży. Ogólnie kraby jedzą dużo rzeczy. Na przykład mięso z kurczaka, ryb, mrożone larwy, albo po prostu karma dla ryb, albo owoce i warzywa, dlatego jak będziecie mieć jakieś mięso z kurczaka, czy ryby, lub owoce i warzywa, to możecie dać swojemu krabowi ukochanemu. Kraby ogólnie w warunkach domowych tak mogą żyć tak 6 lat, a w naturze 10. Większość krabów, teraz takie ciekawostki bardziej o krabach, większość krabów nie potrafi pływać, dlatego tylko chodzi po dnie zbiornika, dlatego tak sobie myślałem, że w sumie plus dla ryb, bo jak na przykład będzie rybę jakąś chciał zjeść krab, to jej nie zje, bo po prostu musi odpłynąć trochę do góry i już ją nie zje, bo większość krabów nie umie pływać, ale inna sytuacja będzie z krabami, które umią pływać, dlatego to będzie trochę gorzej. Niektóre kraby posiadają wyjątkowe rytuały godowe, na przykład w postaci tańca godowego, po prostu jakieś tańce godowe tańczą i przyciągają samice, ale też są toczone walki właśnie krabów o samice, dlatego o partnerkę swoją. Dlatego raczej kraby tęczowe, jak jeszcze wam wcześniej mówiłem, lepiej nie trzymać dwóch samców, czy tam więcej samców, bo po prostu oni się zaczną
oni się zaczną nie bić, tylko po prostu będą, no dobra, powiemy bić, będą się o siebie sprzeczać. Dlatego najlepiej trzymać jednego kraba albo jakiś krab samiec i jedna krab samica. Kraby na Ziemi pojawiły się ponad 200 milionów lat temu, ale podobno 360 milionów lat temu niektóre źródła podawają, ale to nie jest jeszcze udowodnione, dlatego 200 milionów lat temu, żeby was nie wprowadzać w błąd. Kraby Yeti, tak się nazywają, kraby Yeti żyją kilka tysięcy metrów pod powierzchnią wody. Pod powierzchnią wody. Przypominam, że najgłębsze miejsce na Ziemi to jest 11 kilometrów. On żyje kilka tysięcy metrów pod poziomem morza, dlatego też dosyć dużo. Które i tam bardziej na dnie oceanu nie ma tak za bardzo pożywienia. Jakoś tak ryb nie ma aż takiej różnorodności w rybach. Dlatego wyobrażacie sobie, że na skorupie krab sobie robi bakterie, hoduje bakterie na własnej skorupie, a później je. Tak jakbyście na przykład grzyby, byście hodowali na własnej skórze czy na włosach, później byście je ścinali i na przykład dawali do zupy grzybowej. Wyobrażacie sobie to? Przecież nie wiem, co to by było. Tak to by wyglądało z wszystkich właśnie z rzeczy takich. Dziękuję też za dwie subskrypcje, które ostatnio wpadły na kanał. Nie dwie, bo więcej niż dwie, bo ostatni film z moim pieskiem, posokowcem bawarskim, przyjął się bardzo dobrze. Był to najlepszy film na kanale dotychczas. Dlatego myślę, i miał 68 łapek w górę. I teraz mamy 218, dlatego bardzo wam dziękuję. Ostatnio też wpadły dwie, kiedy ja to nagrywam. Jak chcecie jeszcze kolejny odcinek z jakimiś rybkami, to czy jakimiś zwierzętami, czy może jakiś inny, to dajcie znać w komentarzu. A ja będę się już z wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!